Dziękuję bardzo, panie marszałku, Wysoka Izbo, panie ministrze. Mój poprzednik trochę tu pouczył posłów na tej sali, jak się mają zachowywać. Siedzę na tej sali, nie zauważyłem, żeby coś zdrożnego z ust tych posłów padało. No, ale taka jest rola pewnie też i posła sprawozdawcy, podsumowująca projekt. W imieniu Komisji Rolnictwa mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym oraz ustawy Prawo wodne, druk nr 1126, obecny druk, aktualny druk nr 1554. Zasadnicza zmiana w nazwie, jeśli chodzi o te druki. Przypomnę, pierwszy komisyjny projekt, który wpłynął do Sejmu. Trochę historii, 18 grudnia 2012 roku wpłynął projekt do Sejmu, druk miał numer 1126 i ten pierwotny projekt zakładał zmiany również w prawie wodnym. Obecny druk, który mamy i jest przedstawiony przeze mnie w Wysokiej Izbie, to, jak powiedziałem na wstępie, druk 1554 i jest to ustawa, zmiana ustawy o rybactwie śródlądowym. Jak wspomniałem, w grudniu ubiegłego roku druk wpłynął do Sejmu. 21 lutego 2013 roku skierowano do pierwszego czytania w komisjach, do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 21 marca 2013 roku pierwsze czytanie w komisji, powołanie podkomisji. Przy okazji informuję, że 4 posiedzenia podkomisji się odbyły. 28 czerwca 2013 roku wpłynęło stanowisko rządu, praca w komisji, pierwsze czytanie, 10 lipca sprawozdanie podkomisji. Miałem zaszczyt być przewodniczącym tej podkomisji. 11 lipca 2013 roku sprawozdanie komisji, przypominam, druk nr 1554. Wniosek komisji, załączony projekt ustawy skierować i prośba o przyjęcie. Kilka słów, ponieważ trochę miesięcy minęło od pracy nad tym projektem, więc kilka słów, dlaczego w ogóle podjęliśmy te działania. Wprowadzenie zmian do projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym, dziennik ustaw z 2009 roku, numer 189, pozycja 1471 ze zmianami, wynika z potrzeby dokonania jak najszybszych modyfikacji przepisów w celu prawidłowej realizacji kierunków wytyczonych ostatnią nowelizacją tej ustawy w zakresie zapewnienia ciągłości i stabilności funkcjonowania rybackich użytkowników wód. Wzięto pod uwagę, iż dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz organy nadzorujące wykonywanie przez nich zadań dotyczących korzystania z publicznych śródlądowych wód powierzchniowych płynących nie respektują wszystkich zasad zawartych w ustawie o rybactwie śródlądowym. W szczególności negowana jest poprawność i możliwość stosowania artykułu 4 ust. 3 i 4 wprowadzonego ustawą z dnia 24 września 2010 roku o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym, który dotyczy prawa pierwszeństwa zawierania umów rybackich, umów na rybackie korzystanie z publicznych śródlądowych wód powierzchniowych. Wbrew oczywistej intencji ustawodawcy przepis ten nie był w pełni wykonywany. W związku z powyższym podjęta została inicjatywa ustawodawcza mająca na celu uszczegółowienie artykułu, między innymi artykułu 4 w zakresie stosowania tego prawa. W artykule 4 w ustępie 4 zmieniono termin, w którym uprawniony do rybactwa powinien złożyć oświadczenie o skorzystaniu z prawa do pierwszeństwa w zawarciu umowy na dalszy okres. Dotychczasowy termin złożenia oświadczenia wynoszący 30 dni od dnia upływu okresu, na jaki została zawarta umowa, zastąpiono okresem 6-miesięcznym przed dniem upływu tej umowy. Powyższa zmiana daje szansę na zawarcie nowej umowy bez utraty ciągłości prowadzonej gospodarki rybackiej. Ponadto w przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie albo upływu terminu na jego złożenie, 6-miesięczny okres do końca trwania umowy umożliwia, co jest niezwykle też ważne, dla RZGW przygotowanie konkursu ofert w celu wyłonienia nowego użytkownika rybackiego.
Jakie jeszcze nastąpiły zmiany? Dodanie ustępu 5-7 w artykule 4 ma na celu doprecyzowanie zasad prawa pierwszeństwa oraz ujednolicenie umów zawartych w trybie artykułu 13 ust. 3 albo z artykułu 217 ust. 6 ustawy prawo wodne, na podstawie których prowadzona jest racjonalna gospodarka rybacka w obwodzie rybackim, a w szczególności przez określenie wysokości obciążeń wynikających z nowych umów. Ponadto, przychylając się do zgłoszonych przez środowisko, podkreślam, przez środowisko uwag, uszczegółowiono ustęp 2a w artykule 7 ustawy o rybactwie, przyjmując, iż zezwolenie na amatorski połów ryb w obwodzie rybackim może zostać wydane także w formie elektronicznej, co jest istotne ze względu na objętość dokumentu oraz jego dostępność. Proponowane zmiany w celu wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych obejmują także przepisy karne. Od czasu wejścia w życie ustawy z dnia 24 września 2010 roku o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym kwestionowana jest możliwość stosowania postępowania mandatowego do wykroczeń rybackich popełnionych na podstawie artykułu 27a i 27b tej ustawy z uwagi na brzmienie artykułu 96 paragraf 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 roku Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenie. W celu wyeliminowania rozbieżności zaproponowano zmianę brzmienia ustępu 7 artykułu 27a i 27b. Przez umożliwienie uprawnionym organom nałożenie kary grzywny w drodze mandatu. Te uprawnione organy to między innymi nasza policja. Wysoka Izbo, stanowisko rządu, które mamy, jest stanowiskiem pozytywnym, chcę podkreślić, po dość trudnych, żmudnych negocjacjach. No niestety nie do końca uzyskano konsensus między resortem rolnictwa a resortem ochrony środowiska. Sprawa tutaj polegała przede wszystkim na tym, bo jeden artykuł wypadł z pierwotnego druku, a sprawa polega na tym, że inicjatorzy tej zmiany chcieli wskazać jako osobę odpowiedzialną za nadzór nad rybactwem śródlądowym ministra, właściwego ministra do spraw rybołówstwa, który znajduje się w resorcie ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Niestety nie doszło wtedy do porozumienia. Mam nadzieję, że prace nad nowym prawem, nad nową ustawą, prawo wodne doprowadzą w konsekwencji do tego, że minister właściwy do spraw rybołówstwa funkcjonujący w rządzie przejmie również rybołówstwo śródlądowe, jeśli chodzi o nadzór. Wydaje się, że byłoby to wręcz wskazane. Pozwólcie Państwo, że Panie Marszałku, Wysoka Izbo, pozwólcie Państwo, że jeszcze przedstawię kilka informacji dotyczących oceny skutków regulacji. Na przykład, jeśli chodzi o podmioty, na które wpływa akt prawny. Zmiany wprowadzane ustawą dotyczą uprawnionych do rybactwa w wodach rybackich oraz organów wykonujących uprawnienia Skarbu Państwa w zakresie rybactwa śródlądowego, dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej, prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, a także organów uprawnionych do stosowania sankcji wynikających z nieprzestrzegania przepisów ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym oraz osób naruszających te przepisy. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego. Przewiduje się, że projekt ustawy nie będzie powodował skutków finansowych dla budżetu państwa. Ewentualnie niewielkie zmiany mogą dotyczyć proponowanych przepisów karnych, które umożliwią stosowanie mandatowania. Spowoduje to najprawdopodobniej faktyczny wzrost kar wymierzonych za wykroczenia rybackie przez policję. W efekcie zwiększy się kwota środków pieniężnych uzyskiwana z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, przy czym zmniejszy się wysokość kwot grzywien nałożonych przez sądy. Ponadto ograniczeniu powinny ulec koszty związane z rozpatrywaniem mniejszej ilości spraw z zakresu wykroczeń rybackich przed sądami. Zatem ogólne skutki finansowe projektu ustawy, również wynikające z wprowadzonych zmian do przepisów karnych, nie powinny mieć istotnego wpływu na sektor finansów publicznych.
Wpływ regulacji na rynek pracy, wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Projektowana nowelizacja ustawy nie powinna mieć istotnego wpływu na rynek pracy, niemniej następować będzie stabilizacja społeczno-zawodowa pracowników sektora rybackiego. Projekt ustawy zapewni podstawy do zachowania trwałości przedsiębiorstw działających w rybactwie śródlądowym, które właściwie wywiązują się ze swoich obowiązków. Wpływ regulacji na rozwój i na sytuację i rozwój regionalny. Proponowana regulacja powinna mieć pozytywny wpływ na sytuację i rozwój regionalny. Sprzyjać ona będzie zwiększeniu roli przedsiębiorstw rybackich. Stabilność prowadzonych przez użytkowników rybackich działań umożliwi uczestniczenie w szerszym zakresie w zadaniach na rzecz rozwoju. Konsultacje społeczne. W konsultacjach społecznych nad projektem brały udział Związek Producentów Ryb, Polskie Towarzystwo Rybackie, Polskie Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych, Polski Związek Wędkarski oraz Związki Zawodowe Organizacje Rolnicze. Mam jeszcze informację już końcową ministra spraw zagranicznych. Projekt ustawy ujęty w sprawozdaniu nie jest objęty zakresem prawa unijnego. To tyle w sprawozdaniu, panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo. Proszę Wysoki Sejm, zapewne jeszcze będę miał jedno wystąpienie końcowe, ale proszę Wysoki Sejm już w tej chwili o podjęcie wszelkich działań, żeby projekt ustawy o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym uzyskał akceptację Wysokiej Izby. Na to oczekują środowiska rybackie w całej Polsce. Dziękuję bardzo.